kwiaty. Jakie kwiaty mężczyźni najchętniej i najczęściej kupują swoim kobietom? To znaczy o tej porze roku ja myślę, że tulipany, a generalnie róża zawsze się cieszy dużym powodzeniem, szczególnie czerwona, tak jak powiedziałam już wcześniej. Jest to zawsze też przy okazji jakieś tam wyznanie, jeżeli chodzi o kolor. Także generalnie, no tulipan, ponieważ jest wiosna. A dla teściowych róże czy inne kwiaty, czy w ogóle kupują? Tak, sprzedajemy dla teściowych też, cieszą się powodzeniem, przy czym może też doniczkowych sprzedajemy trochę dla pań takich, powiedzmy troszkę starszych, lubią pielęgnować doniczkowe kwiaty, są poza tym na dłużej, mężczyzna się też może trochę boi, że klapnie ten cięty kwiat, więc kupują, wolą się zabezpieczyć doniczkami. Czy młodzież, myślę tu o takich nastolatkach, przychodzą przed świętem, w dniu święta kobiet i kupują swoim sympatiom, czy raczej się wstydzą? Znaczy kupują, ale generalnie raczej to jest 8 marca, w Dniu Kobiet, coś tak na szybko. Nie mają jeszcze tego we krwi, żeby wcześniej się przygotować. Jeżeli chodzi o młodzież, o dzieci, to też. Dzieci też kupują. Czy pani dostanie kwiaty na Dzień Kobiet, czy mąż kupuje czekoladki? No ja myślę, że kwiaty, mam taką nadzieję. Też o teściowej nawet też pamiętam. To super, jakie kwiaty? A no różyczki takie ładne. Dla jednej, dla drugiej pani? No... To jest akurat do teściowej, bo inne panie już dostały. Jak kochany zięć. To jaka niespodzianka dla ukochanej kobiety? O, kwiaty, jakiś perfum. Wow! Od kogo to piękne róże? To mamy od naszych mężczyzn Urzędu Miejskiego w Wieruniu, od pana burmistrza. Co roku macie takie święto? Pamiętają mężczyźni? Tylko ten jeden dzień w roku, czy przez 364 też? Zawsze o nas pamiętają, a szczególnie właśnie tego 8 marca. Mamy spotkanie, kwiatki, poczęstunek. Pani jest młodą osobą. Czy uważa pani, że takie święto jest potrzebne, czy to już przeżytek? Ja uważam, że jak najbardziej jest potrzebne, że należy o nas pamiętać, ponieważ na pewno dużą rolę tutaj w społeczeństwie odgrywamy, także jak najbardziej. No tak, tak, obchodzimy na pewno symbolicznie od męża jakiś bukiecik i myślę, że będzie okej. Zresztą cały rok trzeba Dzień Kobiet, prawda, obchodzić, nie tylko 8 marca. Dobrze, ale co najpiękniejszego jutro pan swoim kobietom podaruje? Aha, no wszystko najpiękniejsze, jest kwiaciarnia obok, także damy radę jakoś. Od kogo te kwiaty, znaczy tulipan jeden? Od kolegów z klasy. Ty chodzisz do liceum, do gimnazjum? Do gimnazjum. Mhm. To pierwszy raz się tak udało z takim kwieciem wracać ze szkoły do domu? Nie, częściej. Chłopcy się starają. Co wam przygotowali na dzisiaj? Czekolady nam dali, kwiatki. No i tyle. Czy to miło dostawać, czy to nie ma znaczenia w ogóle? Znaczy miło, tak się lepiej robi. No wtedy się tak świętuje ten dzień, tak no lepiej się kobiety czują. Moi koledzy z klasy niestety mi nic nie dali, ponieważ myśmy sobie ustalili, że w tym roku ani oni nie dostaną Dzień Chłopaka, ani my nic. Także nic nie dostaliśmy sobie. I nie jest smutno? Nie, nie jest smutno. Od brata i taty dostałam tulipany, także nie jest mi smutno. Czy kobiety powinny świętować tego 8 marca, czy to w ogóle bez znaczenia święto w kalendarzu? Powinny, bo kobietom się należy, żeby mogły świętować i muszą to świętować. Niezależnie czy jest... no każda kobieta musi świętować swoje święto. O. Czy kiedyś się tak na bogato obchodziło, czy teraz raczej? Sądzę, że kiedyś, no czasy powiedzmy, nie powiem jakie. To co przygotował pan dla swojej ukochanej? Ja tradycyjnie już raczej coś ze słodkości zamiast kwiatuszka. Czyli nie uważa pan, że to święto komunistyczne, jak mówią dziś niektórzy młodzi? Może tak, no rzeczywiście. Były czasy, to się tak obchodziło, teraz są inne czasy, inaczej się obchodzi. Może tak. A co mężczyźni zawdzięczają kobietom? Co mogą zawdzięczać? To, że świat się rozrasta, pomnaża się. Bo gdyby ich nie było, no poza tym, no tak, to towarzystwo, miłość, no i to jako tam głowa rodziny, czasami tak bywa niestety, no i to, że powiedzmy prowadzą to gospodarstwa domowe i są po prostu na dobre i na złe.